tylko do kawiarni, budynku kawiarni, kawiarnianego, który stał w tym miejscu od końca lat 20. do najprawdopodobniej 1940 roku, kiedy to najprawdopodobniej został zburzony. Kawiarnię Avion, tą pierwotną, tą pierwszą, która również podobnie jak w tym przypadku, w tej rekonstrukcji, miała na dachu urządzony taras, gdzie można było wypocząć i napić się kawy, czy zjeść pyszny deser, wykonał architekt działający w słowackiej, głównie w słowackiej Żylinie, ale również i w Bratysławie, Maximilian Scher. To jest ciekawe odkrycie dokonane już znacznie później, gdy pisałem swój przewodnik po modernie cieszyńskiej. Dokonała tego odkrycia pani Putzlacher, której zresztą książkę, publikację na temat działalności Maximiliana Schera państwu polecam. Natomiast ta rekonstrukcja daje lekkie wyobrażenie, jak obiekt wyglądał przed wojną. Wykonany w tak zwanym stylu międzynarodowym, to znaczy, że elewacja jest pozbawiona wszelkiego detalu. Dach jest oczywiście płaski i w tym przypadku idealny, bo wykorzystany na cele użytkowe, co było wielką ideą modernizmu w stylu oszczędnego puryzmu, czyli modernizmu dominującego od połowy lat 20. do połowy lat 30., czyli dość krótko, gdzie dachy miały być jak najbardziej płaskie i zagospodarowane na różne cele, na tarasy do opalania, tarasy kawiarniane, ale również i ogrody. Była to wielka idea. Również ważna jest w tym przypadku, w tej elewacji, ta zaokrąglona część elewacji, która jest takim streamlinem, czyli kształt opływowy. Architekci tego czasu inspirowali się maszynami, karoserią aerodynamiczną, karoserią samolotu, statku i nowoczesnego samochodu. Jeszcze tylko dodam, że po drugiej stronie, ale to już nie modernizm, znajdowały się kiedyś tam za tymi zaroślami, budynek jeszcze stoi, ale jest zupełnie przerobiony, słynne łaźnie cesarskie. Oczywiście to nie był to w naszym pojęciu modernizm lat 20. i 30., o którym dzisiaj głównie rozmawiamy, ale idea łaźni była również ważna dla miast w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Dalej miasta inwestowały w publiczne łaźnie, gdyż musimy pamiętać, że łazienki w każdym mieszkaniu nawet wówczas były jeszcze luksusem. Zdarzały się mimo wszystko dosyć rzadko. Niestety po drugiej stronie jeszcze dwa lata temu na wycieczce mogliśmy oglądać dziś już nieistniejący budynek straży przejścia granicznego, który został wyburzony, stoją fundamenty już tylko. Ten budynek wykonał już dzisiaj nieistniejący architekt Jan Gustaw Błachut, działający w miastoprojekcie Cieszyn, czyli Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego Miastoprojekt Cieszyn. Niestety również związany ze stroną czechosłowacką rodzinnie, ale też miał kilka projektów na swoim koncie jeszcze w czasach, kiedy prowadził prywatną działalność w okresie dwudziestolecia międzywojennego. I ta architektura, która została zburzona, niejako rozwijała i kontynuowała lata 20. i 30. Natomiast mimo sprzeciwów społeczników, no, nie udało się tej architektury uratować. Szczęściem jest, że miasto mimo wszystko zdecydowało się w tym miejscu coś postawić, a nie zostawić tylko trawnik ze ścieżkami rowerowymi, jak to pierwotnie miało wyglądać. Mówię o budynku, nie o betonozie, żeby też była jasność. I teraz przejdziemy sobie, albo jeszcze, z drugiej strony obiekt cieszyńskiej drukarni z końca XIX wieku, obecna bryła. Przemysł poligraficzny, przemysł drukarski był ważną gałęzią w czeskim Cieszynie, był również w Cieszynie, przynosiło to pokaźne dochody. Niestety po stronie polskiej już tego przemysłu nie ma, po stronie czeskiej, ocalał. Natomiast zwracam uwagę Państwu na ten obiekt, jeżeli będziemy tylko przechodzić, ponieważ no, jest sytuacja covidowa i robienie zagęszczenia nie jest wskazane na ulicy.
Proszę zwrócić uwagę, jak też będą Państwo wczesnym cieszeniem na konstrukcje wewnątrz budynku, żeliwne kolumny oraz takie łuki, takie stropy, sufity przesklepione takimi łuczkami. To był sposób na radzenie sobie z obiektami przemysłowymi w czasach, kiedy nie znano jeszcze żelbetu, czyli betonu uzupełnionego prętami zbrojeniowymi. Tak sobie w XIX wieku radzono i próba zmiany tego nieekonomicznego systemu budownictwa jakby też narodziła modernizm, bo modernizm rodzi się z niczego innego jak głównie z przemysłu. Stąd moja uwaga. Cieszyn powstał, jest, było to nowe miasto, powstałe w wyniku podziału Śląska, dawnego Śląska Cieszyńskiego i będącego częścią Śląska Austriackiego na część między Polskę a Czechosłowację. Oczywiście był o to bardzo solidny spór między dwoma młodymi państwami, odrodzoną Polską i nowo powstałą Czechosłowacją. Jak nie wiadomo, o co chodziło, to chodziło przede wszystkim o pieniądze i chodziło o karwiński węgiel. Nawet mniejszy był problem z hutą w Trzyńcu, ale też i z linią kolejową Koszysko-Bogumińską, która przebiega przez dawne dzielnice Cieszyna, czyli Brandys i Kamieniec. W tej chwili jesteśmy na pograniczu Kamieńca i Brandysa. I z dawnych dwóch dzielnic w 1919 roku, z dwóch dzielnic Cieszyna, dawnego Cieszyna, Brandysa, znaczy Kamieńca, Brandysa, ale również i przyległej Siwicy utworzono nowe miasto czeski Cieszyn. Było to wielkie wydarzenie, bardzo ważne dla zaznaczenia czeskiej obecności na Śląsku Cieszyńskim, ale to już wchodzę bardzo w historię i w politykę, mamy rozmawiać o architekturze, ale pamiętajmy, że architektura zawsze była i jest zależna od polityki, nie ma innej możliwości. Tak samo jak planowanie przestrzenne. No i oczywiście tutaj mamy taki obrazek, że czeski Cieszyn składał się u samego początku z takiej XIX-wiecznej zabudowy w stylu jak na przykład ta tutaj urocza kamieniczka w takich neostylach, nawiązujących do stylów dawnych, do baroka, rokoka i innych. Taka to przeważnie była zabudowa. No i postanowiono rozbudować czeski Cieszyn oraz uzupełnić tą zabudowę, ale w dużej mierze szanując, dostosowując się do tego już stanu zastanego. Niestety gorzej sprawa wyglądała za czasów tak zwanych demokracji ludowej, kiedy na terenie czeskiego Cieszyna dokonano wielu wyburzeń, dokonano też zaniedbania substancji kamienicznej i dokonano też często budowy dość brzydkich plomb, ale zdarzały się też przypadki pozytywne, że te plomby były w miarę jeszcze przyzwoite, mimo że na przykład wykonane w technologii tak zwanej wielkiej płyty, która nam może kojarzyć się jak najgorzej. Natomiast inny jest temat, że o wielkiej płycie marzyli wszyscy moderniści od lat 20. XX wieku i te marzenia się ziściły w sposób powszechny dopiero w latach 60. XX wieku, kiedy ta technologia stała się na tyle tania i powszechna, że była po prostu do szerokiego zastosowania. I to jest przykład budynku wykonanego z wielkiej płyty, niestety poddanego rok temu zaledwie termomodernizacji. Niestety zabudowano przeszklenie klatki schodowej i nieco zepsuto to, ale tak naprawdę, proszę Państwa, ten narożny budynek to również jest modernizm, to nie jest nic innego. Jest to modernizm taki w stylu, byśmy powiedzieli, awangardowy, czyli jak najbardziej oszczędny w detalu, a funkcjonalny, jeżeli chodzi o przeznaczenie i bardzo funkcjonalny, jeżeli chodzi o bryłę, dobrze wpasowany w istniejącą linię zabudowy. Także to parę słów na Brandysie, na Brandysowych, które są pozostałością jeszcze z czasów, kiedy w dużej mierze, kiedy Cieszyn i dzielnice Brandys i Kamieniec były dzielnicą po prostu jednego miasta Cieszyna. I teraz parę słów o tych okolicach. Były to z punktu widzenia miasta Cieszyna najbardziej wartościowe tereny. Dlaczego? Teren płaski,
położony blisko bardzo ważnej linii kolejowej Koszycko-Bogumińskiej. Idealny do, bardzo rozległy, idealny do lokalizacji przede wszystkim przemysłu. Dlatego właśnie na tym terenie ulokowano chociażby gazownię, mieściła się też nieistniejąca aż dzisiaj fabryka Tonet Mundus. Zresztą przemysł meblarski był obok przemysłu drukarskiego, poligraficznego, drugą najważniejszą gałęzią przemysłu dla Cieszyna. Mieściła się również gorzelnia Komory Cieszyńskiej. Także bardzo zindustrializowany teren, który po wyniku podziału Śląska Cieszyńskiego przypadł stronie czechosłowackiej, co było potężnym ciosem dla Cieszyna. I co istotne dla architektury, to to, że planowanie i myślenie przestrzenne, co zrobić z tymi terenami, jeżeli chodzi o nowoczesne planowanie przestrzenne, zaczęło się już pod koniec XIX wieku. Takim tutaj pojawia się bardzo ważne nazwisko, między innymi jakiego Camillo Sittego, który był ojcem w ogóle wiedeńskiej szkoły planowania przestrzennego, planowania urbanistycznego. To między innymi dziełem Camillo Sittego, z inicjatywy Camillo Sittego w Wiedniu powstał słynny ring na terenie wyburzonych, w dużej mierze na terenie wyburzonych fortyfikacji miejskich. I proszę sobie wyobrazić, że to właśnie tego architekta z najwyższej półki pod koniec XIX wieku władze magistrat Cieszyna zatrudnił do przeprowadzenia planu, nowego planu regulacyjnego Cieszyna. I wtedy zaczął myśleć o tych właśnie dzielnicach Brandys i Kamienic, wytyczył te oto eleganckie aleje, które zawsze miały być taką elegancką, willową dzielnicą. Przeprowadził strefowanie, oddzielił właśnie takie eleganckie dzielnice od przemysłu, czyli zgodnie z nowoczesnym duchem nowoczesnej urbanistyki. Zresztą niejaki Max Fabiani, architekt mojego, planista mojego rodzinnego miasta, czyli Bielska, był jego najważniejszym uczniem i kontynuował po jego śmierci w różnych miastach na terenie monarchii austro-węgierskiej jego dzieło dobrego planowania przestrzennego. Po podziale, jak wspomniałem, Cieszyn, ale i czeski Cieszyn, nowo powstały czeski Cieszyn i Cieszyn znalazły się w bardzo trudnej sytuacji. Podzielono miasto. Źródła ujęcia wody zostały po stronie czechosłowackiej. Gazownia została po stronie czechosłowackiej. Podczas gdy większość gmachów użyteczności publicznej, urzędów, szkół, wszystko to mieściło się po stronie polskiej. I w ramach bardzo niekorzystnego układu podpisanego z rządem czechosłowackim mieli dwa państwa, nowo powstały, miały nawzajem wypłacić sobie odszkodowania, które miały jednemu i drugiemu wyrównać straty. Ale jak to zwykle nasi bracia Czesi byli dużo bardziej sprytni, rozmyślni i przebiegli i sprawili tak, że no Cieszyn był w dużo gorszej sytuacji finansowej. Miasto praktycznie przez pierwsze lata swojego istnienia w II Rzeczpospolitej było po prostu, mówię o polskim Cieszynie, totalnym bankrutem. Gdyby nie Skarb Śląski i nie przejęcie tych danin na rzecz Czechosłowacji przez Skarb Śląski, no to przez cały czas sytuacja wyglądałaby po prostu źle. Natomiast jeszcze jedna rzecz. Jeżeli chodzi o na przykład rynek czeskiego Cieszyna, do którego zaraz pójdziemy, to pierwsze plany założenia tam rynku pojawiły się jeszcze w czasie, kiedy czeski Cieszyn i Cieszyn stanowiły jakby jedno. Tylko oczywiście planiści czescy kontynuowali te zamierzenia. I tak będzie z wieloma też rzeczami, budynkami, które potem w Cieszynie postanowią zbudować. Plany w ogóle budowy miasta czeskiego Cieszyna pierwsze były bardzo ambitne. To miasto miało mieć około 100 tysięcy mieszkańców. To naprawdę miało być duże miasto z kilkoma liniami tramwajowymi. Wiadomo potem, co się stało z tramwajem, nic z tego nie wyszło. Zresztą wielki kryzys roku 29 w dużej mierze te plany Czechosłowacji przekreślił, zniweczył. Nigdy nie zostały zrealizowane, zostały te plany tylko na papierze. Natomiast teraz kolejny obiekt, przed którym my znajdujemy się w tym miejscu i można coś o nim powiedzieć, projektu Alfreda Antona Widermana.
chyba najważniejszego architekta dla Cieszyna doby dwudziestolecia międzywojennego. I też architekta, który wywodził się z Cieszyna i zrobił największą karierę. Posiada realizację w Trzyńcu, w Karwinie, w czeskim Cieszynie. Posiada realizację również w Katowicach, w Pszczynie, najwięcej w Bielsku, ale również kilka realizacji w ówczesnej Białej, obecnie Bielsku Białej. Także architekt naprawdę, któremu się, powiedzmy, udało. Absolwent Wiedeńskiej Akademii Sztuk Pięknych, a nie Politechniki, i zresztą to widać w jego projektach, że był bardziej plastyczny niż techniczny, bardziej był wrażliwy na detal, no bo ukończył jakby szkoła, która go do tego przygotowała. I architekt, który zbudował chyba największą ilość szkół w okresie dwudziestolecia międzywojennego na Śląsku Cieszyńskim. Zresztą najwięcej władze musiały, zarówno po stronie polskiej, jak i po stronie czeskiej, musiały zainwestować w edukację. Sprawę komplikował jeszcze fakt, że zgodnie z różnymi traktatami międzynarodowymi na terenie Śląska Cieszyńskiego działały przez cały ten czas lat 20. i 30. szkoły polskie, szkoły czeskie i szkoły niemieckie. I tak było również po tej czeskiej stronie, i to jest akurat gmach niemieckiego gimnazjum w czeskim Cieszynie. Projekt Alfreda Widermana z lat 20. nawiązujący właśnie tu a propos tego klasycyzmu, o którym Państwu wspominałem, do architektury klasycystycznej. Proszę zwrócić uwagę w tym półokrągłym takim wykuszu na te półkolumny w uproszczonym stylu toskańskim. Proszę zwrócić uwagę również na alegoryczność tej architektury, czyli to jest taka architektura, która mówi, która ma dawać widzowi, czyli nam, pewien przekaz. Akurat tutaj Widerman zdecydował się na umieszczenie dwóch obejmujących się mężczyzn. To jest symbol, ma to symbolizować ta płaskorzeźba, przyjaźń Śniadkiego i Franza Kafki. Także przyjaźń niejako, integracja niemieckiej i czeskiej kultury na tych terenach. Jest to budynek również przepiękny w detalu. Proszę jeszcze zwrócić uwagę na te tralki, chociaż tralki to kojarzą nam się w związku z tą postmodernizacją całego otoczenia jak najgorzej, ale wtedy te tralki miały jeszcze piękną formę. Proszę również kiedyś, jeżeli Państwo będą mieli okazję, zajrzeć do wnętrz. Wnętrza są również bardzo piękne, wspaniale urządzone, również zachowały się tam zabytkowe wodotryski. Natomiast no niestety w dniu dzisiejszym niestety nie ma takiej możliwości, budynek jest zamknięty. Od strony podwórza znajduje się również wykonana w ciekawym stylu, w stylu pasującego do całości obiektu, bardzo ciekawa sala, gmach sali gimnastycznej w formie takiego ciekawego pawilonu, również wart przez Państwa kiedyś, może i że Państwo będą chcieli zobaczyć, wart zobaczenia. To idziemy dalej. Własna Fritza Fuldy, który stworzył całą dynastię architektów i budowniczych i potężne przedsiębiorstwo projektowo-remontowo-budowlane, prawie że koncern, posiadający w Cieszynie, a później w dużej mierze w czeskim Cieszynie, tartak parowy, cegielnie, nawet własne wapienniki. Także Fritz Fulda i jego syn Eugen Fulda to są bardzo ważne postaci dla architektury i budownictwa zarówno Cieszyna, jak i czeskiego Cieszyna. To nazwisko jeszcze padnie wielokrotnie i to jest gmach, jakby gniazdo rodowe rodziny Fuldów. Oczywiście on jest i tak już nieco przebudowany, zwłaszcza ta termomodernizacja i jest coś takie pojęcie nawet jak termomodernizm, to się strasznie daje we znaki, strasznie niszczy detal, ludzie o to nie dbają, jest to problem i po stronie polskiej, i po stronie czeskiej, chociaż Czesi mają w tym trochę większe sukcesy niż Polacy. Natomiast obok, tam gdzie jest napisane Domino Sport, to jest dawny dom towarowy firmy Bata. To dawna Bata.
I to jest ważne. Dlaczego? Dlatego, że mamy od razu porównanie, co się działo. Obydwa te budynki to jest koniec lat 20. i można sobie porównać, jak one są odmienne, różne. Jak bardzo ze sobą kontrastują. Więc zależało bardzo wiele, tak jak dzisiaj, zależało też od inwestora. Jak postępowy był inwestor. Niektórzy woleli mieć budynek pełen ozdóbek, detali, tralek, taki bardziej klasyczny, taki bardziej coś, co on znał, co nawiązywało, korespondowało z otoczeniem, na przykład z tą kamieniczką narożną z końca XIX wieku, z czymś takim, tak? A z kolei odważny inwestor, taką jaką była firma Bata, która posiadała swoje biuro projektowe i najwspanialsze, chyba idealne miasto modernistyczne, przemysłowe, jakim pan Bata przekształcił Zlin. Polecam wycieczkę do Zlina, bo to jest po prostu coś fenomenalnego. To jest perła modernizmu, takiego radykalnego modernizmu, radykalnej awangardy w Europie Środkowej. Ale również na przykład takie idealne kolonie modernistyczne w stylu modernizmu oszczędnego, jak najbardziej ograniczonego w detalu, pełnego nowoczesnych materiałów, a jednym z najnowocześniejszych materiałów było nieco innego jak szkło. To był w Polsce Chełmek i też tam zachowały się szczątki tej kolonii Baty, ale chociażby obecnie w Polsce, a wtedy w Republice Weimarskiej, Otmuchów. Także tam i w całej Europie ten wielki koncern czeski tworzył wspaniałe rzeczy, wspaniałe miasta. Ten budynek firmy Bata i tak został mocno przebudowany, gdyż pierwotnie on miał okna jednolicie przeszklone, bez tych cerw, a całość elewacji, mimo że oczywiście za nim była cegła, był mur, była okryta szkłem, także miał prawie że jednolicie szklaną elewację. I to też świadczy, jak bardzo ten kontrast, jak bardzo postępowy był to inwestor. Także też jeżeli chodzi o literyństwo szyldów, to wszystko miało swój spójny charakter. Bo wtedy właśnie wielkie koncerny, wielkie firmy, ale często i przedsiębiorstwa państwowe miały swoje biura projektów i dbały o pewien poziom, czego dzisiaj niestety nie ma. Idziemy dalej. Na rogu ten budynek zakryty rusztowaniem obecnie, to jest rzecz ważna, gdyż to jest jeden z najważniejszych dużych gmachów zrealizowanych przez Cieszyny, to znaczy gmach niemieckiej kasy oszczędnościowej. Gmach projektu najprawdopodobniej Eugena Fuldy, ale sprawa nie jest do końca rozstrzygnięta, gdyż być może Eugen Fulda był jedynie wykonawcą, ale na projektach, do których nam się udało znaleźć, mnie, panu Czesławowi Krainie, jeszcze paru innym badaczom czeskiego Cieszyna, no i widnieje Eugen Fulda, więc musimy to przyjąć za pewnik. Jeżeli państwo by tam kiedyś szli na dworzec i nie byłoby tych rusztowań, no to zwrócą państwo uwagę na ten charakterystyczny bęben i tam są takie na osi, takie na samym szczycie na rogu takie pryzmaty. On się pięknie świecił w nocy. Zresztą w książce, którą wydaliśmy razem z Mariuszem Makowskim, niestety świętej pamięci, na starych zdjęciach również państwo ten budynek odnajdą. Jego piękno, jego urok, jego monumentalność i taką modernistyczną powagę, która naprawdę kiedyś z czego kiedyś czeski Cieszyn naprawdę mógł być dumny. Zresztą to była jeszcze jedna ważna sprawa, że bardzo dużo do powiedzenia w ogóle w Czechosłowacji miała do powiedzenia mniejszość niemiecka. I to nie tylko na terenie tak zwanego Sudetlandu, tylko na terenie całej Czechosłowacji. Oni byli tutaj bardzo dobrze zorganizowani, ale my Polacy również się nie mieliśmy czego wstydzić, o czym jeżeli również chodzi o nasze organizacje, również były świetnym mecenasem architektury, podobnie jak organizacje niemieckie. I o tym jeszcze wspomnę. Teraz idziemy dalej. No i proszę odgadnąć, kto jest autorem projektu. Potrafią państwo zgadnąć? Kto? Oczywiście, że Alfred Biedermann. Brawo, tak. Alfred Biedermann, który również jak każdy architekt pracujący w latach 20. i 30. XX wieku przechodził wielkie przemiany stylowe. Od klasycyzmu do
takiego stylu jak ten, takich kryształków, takiego ozdobnego, dekoracyjnego. Proszę zwrócić uwagę na te filarki w tych lodziach balkonowych, na te ząbki, na te geometryczne formy. Na naprawdę bardzo bogaty detal i bardzo rozrzeźbioną, bogatą elewację, którą wykonał architekt Alfred Biedermann. Natomiast teraz proszę się odwrócić tu. Mamy kolejną kamienicę z tymi ostrymi kantami, widzącymi, żywotnącymi przestrzeń i takimi pionowymi podziałami elewacji. Proszę na nią zwrócić uwagę. To jest kamienica państwa Elsnerów i to również jest projekt niczyj innym jak Alfreda Biedermanna, tylko że już o rok czy dwa późniejszy. Proszę zwrócić uwagę, jak stopniowo, bardzo powoli redukował detal. Jaka była przemiana, jak zaczął oszczędzać, jeżeli chodzi o używane konsolki, te gzymsiki, te płaszczyzny w elewacjach, one się stawały coraz bardziej takie prostsze i oszczędne w wymowie. Również w środku jest bardzo piękna klatka schodowa, którą kiedyś warto zwrócić uwagę. Natomiast to, co jest jeszcze zostało Alfredowi Biedermannowi w przypadku tego projektu, z takiej architektury klasycznej, taką, którą inwestorzy dobrze znali i uważali ją za właściwą, to jest taka symetria, czyli wszystko jest jak należy. Nie ma tu żadnych tak zwanych, powiem niekolokwialnie, wygibasów, czyli są dwa wykusze, wszystko jest symetrycznie, jest maszt flagowy na osi, bardzo ważna rzecz, czyli właśnie maszty flagowe w tym czasie, nawiązanie do okrętu, do architektury statku, rzecz bardzo, bardzo ważna. Bo wspomniana kamienica państwa Elsnerów Alfreda Biedermanna, nawiązująca do takiego ruchu nazwanego też ekspresjonizmem niemieckim. Alfred Biedermann czerpał bardzo odważnie z architektury Bruno Tauta, Hansa Pelciga, z architektury uważanej i słusznie za taką crème de la crème Republiki Weimarskiej, która przecież była nieopodal i stanowiła potężne źródło inspiracji. Natomiast tutaj znowu te dwie narożne kamienice, ta i ta. Jedna, ta jest 32 bodajże rok, ta jest jeszcze 28. I jest to ten sam architekt, czyli Karel Walauszek i Karel Walauszek. Bardzo interesujące również te rozrzeźbione elewacje, fasady. Tutaj znacznie bogaciej, znacznie bardziej w sposób taki masywny, operował masywnymi bryłami. Można powiedzieć, że ta elewacja wręcz jest ociężała. Natomiast im dalej w latach 30, tym bardziej lekka, tym mniej przeładowana, tym wreszcie bym powiedzieli niekolokwialnie chudy ten detal, te kierowania, te rozkowania, takie coraz bardziej płaskie, mniej rzeźbiarskie. W zasadzie już dążył do tego, żeby zostawić tą bryłę taką bardzo modernistyczną, czyli na zasadzie troszeczkę, ale oczywiście wiemy, że może trochę lekka przesada, mniej znaczy więcej. I pokazać jak najwięcej prostoty formy, funkcji formy i nie przesadzać w lukrowaniu, w cudzysłowie, architektury nadmiernym detalem. Więc dwa przykłady architektury projektu Karola Walauszka. Z drugiej strony, proszę państwa, tu wspomniałem, proszę się odwrócić. Ratusz czeskiego Cieszyna. Wspomniałem już państwu na pokładzie sytuacji, ponieważ większość gmachów użyteczności publicznej, urzędowych została po stronie polskiej, tak samo gmachów szkolnych, no i była tutaj pilna potrzeba pomieszczenia gdzieś urzędów, magistratu miejskiego i wszystkich jakby z tym związanych lokali, w tym mieszkania dla urzędników, rzecz jasna. I ten oto ratusz czeskiego Cieszyna projektu Wilhelma Richtera chyba jest najbardziej takim transparentnym przykładem, najbardziej rozpoznawalnym. Jest to również chyba jeden z najlepszych w całej Czechosłowacji, obecnie w Czechach, takiego przykładu
z lat 20. poszukiwania owego stylu narodowego. Co to było? Młode państwa potrzebowały również pewnej takiej legitymizacji poprzez architekturę. Zanim na tyle okrzepły, że mogły odważnie czerpać z nowoczesności i nią się chwalić, zwłaszcza w Czechosłowacji, sięgały po style dawne. Sięgały również do opracowań badawczych szukających pierwotnej architektury czeskiej albo architektury, którą można byłoby uznać za czeską, na przykład z praskiego Hradu. I tu akurat mamy motywy renesansowe z praskiego Hradu, które jeżeli Państwo tam kiedyś będą i wspomną sobie te chociażby te takie łuczki, czy chociażby te kominy i inne charakterystyczne elementy, mając w pamięci ten gmach, przypomnijcie sobie Państwo, że o co chodziło architektowi Wilhelmowi Richterowi, do czego chciał nawiązać. Tak już wspomniałem, całe założenie też tego rynku pochodziło jeszcze z początku, czy koncepcja, że tu ma być duży plac, duży otwarty plac z początku XX wieku, przepraszam. I bardzo długo ten rynek zresztą urządzano, gdyż jeszcze już stał ratusz, a są takie zdjęcia, że tutaj jeszcze stała taka zupełnie na środku, zupełnie do niczego nie pasująca dawna chałupa. Także wszystko się to działo bardzo powoli, jednak i stopniowo. Te kamienice po drugiej stronie, zwłaszcza ta taka zielona, to jest dzieło architekta Roberta Lewaka, który działał również po stronie polskiej, albo przepraszam, przede wszystkim po stronie polskiej, zresztą koło jego willi, mam nadzieję, dzisiaj będziemy jego willi własnej, dzisiaj będziemy przechodzić. To też architekt, który założył całą dynastię architektów i budowniczych w Cieszynie. Również mądrze ożenił swoją córkę z innym wybitnym architektem, Józefem Raszką z Cieszyna, o którym to nazwisku również dzisiaj usłyszymy. Natomiast proszę Państwa, co ciekawe jeszcze na tym rynku, to pierzeje po tej stronie, ta zielona, gdzie jest napisane Miczka, to jest budynek, proszę Państwa, zbudowany już w czasach tak zwanego demoludu, w stylu, byśmy powiedzieli, socrealistycznym. To są lata 50. XX wieku, kiedy to z nakazu i z nadania, z rozkazu politycznego architekci przyzwyczajeni do modernizmu już wówczas, takiego właśnie purytańskiego, oszczędnego w wyrazie i formie, musieli wrócić do stylu dekoracyjnego, pełnego rzeźb, ozdób i takiej, byśmy powiedzieli, ludowego języka, form. I ta kamienica, właściwie trzy kamienice, są jednym z najlepszych tego przykładów. Oczywiście taki rozkwit i najlepsze przykłady socrealizmu czechosłowackiego mogą Państwo obejrzeć w pobliskiej Ostrawie Porubie, czy chociażby w pobliskim Hawierzowie, ale i w pobliskim Trzyńcu. Natomiast w czeskim Cieszynie również takich przykładów nie brak. I w porównaniu na przykład z polskim wydaniem socrealizmu, to jest Marszałkowska Dzielnica Mieszkaniowa w Warszawie, czy Nowa Huta w Krakowie, ten socrealizm czeski jest dużo bardziej ozdobny i bogaty w formie. Po prostu Czechów było finansowo też stać na nieco więcej niż zrujnowaną kompletnie Rzeczpospolitą Polskę ludową. Dobrze, to idziemy zatem. Szereg realizacji architektonicznych w Trzyńcu, w Karwinie, w Karwinie już nieistniejącej, ale posiadał również w Ostrawie Witkowicach. Bardzo ważny też i ciekawy architekt, oczywiście ten na wprost en face do nas stojący elewacją budynek. Natomiast ten narożny tam, gdzie jest apteka, krzyżyk tam jest, to jest kamienica państwa Dibonów. Również projekt nikogo innego jak pana Alfreda Widermana. I będziemy przechodzić, mam nadzieję, przy ulicy Miarki w Cieszynie. Jak nie, to Państwu tylko wspomnę. Jest kamienica również projektu Alfreda Widermana, należąca do tego samego inwestora. Więc bardzo często
Inwestorzy byli po jednej i po drugiej stronie, i po stronie polskiej, i po stronie czeskiej. Tak, to się dzisiaj zresztą dzieje ponownie, że często Cieszyniacy kupują nieruchomości i w polskim Cieszynie, i w czeskim Cieszynie, co wtedy też było nierzadkie. Jeszcze tylko proszę zwrócić uwagę, bo jesteśmy bliżej na te alegoryczne rzeźby, typowe dla okresu socrealistycznego. Mamy oczywiście murarza, mamy górnika, hutnika, mamy też rolnictwo. Także to też takie właśnie ludowe przedstawienia pracy, alegoryczne przedstawienia pracy, czynności takich najprostszych, hołubionych przez socjalizm, w architekturze również tego nie mogło zabraknąć. Czyli znowu powrót do architektury, która przemawia, która coś przekazuje, architektury mówionej, czyli po francusku architecture parlant. To również wielki nawrót w latach 50. XX wieku. Proszę zwrócić uwagę również na tą bramę, która jest niezwykle ozdobna, i proszę zwrócić uwagę na ten portal, taki schodkowy, który nawiązuje jeszcze do lat 30. XX wieku, a z kolei te płaskorzeźby, bo tam kiedyś był sklep, był rzeźnik zresztą jest do dziś, i radio, bo kiedyś był tutaj sklep RTV, więc było również i przedstawienie tam radia, bo nie wiem, czy ktoś Państwa dostrzega właśnie. Są gałki, jest radyjko, z jednej strony kurczak, ziemniaki, dzban, a im bardziej na prawo, moje prawo, tam jest właśnie to radio, także, która mówi coś o funkcji, co można było kiedyś w tym budynku załatwić. One oczywiście są po remoncie, ale tutaj akurat mamy te trzy kamieniczki, trzy, proszę zwrócić uwagę, do siebie podobne, pod numerem 6, tam jest 4, a tam jest 8. To jest wszystko dzieło dwóch architektów, Franciszek Kolarz i Jan Ruby. Były to kamienice zbudowane dla urzędników państwowych ówczesnego starostwa czesko-cieszyńskiego. Kiedyś był powiat czeski Cieszyn i tutaj urzędnicy powiatowi urządzili sobie spółdzielnię i wybudowali sobie trzy kamienice. Również, nie wiem, tutaj troszeczkę widać takie te intensywne kolory tamtej żółtej kamienicy, odnowionej jeszcze w rynku stojącej, i tutaj na Rożnej. To są akurat projekty takiego architekta nazwiskiem Kamec. Może Państwa dziwić ten bardzo odważny stosowane przez architektów w latach 20. i 30. XX wieku. W kontekście zwłaszcza tego, że jeżeli Państwa sięgną do literatury, na przykład do słynnych dzieł Le Corbusiera i jego słynne stwierdzenie, że architektura modernistyczna powinna być biała, ona powinna być oszczędna w formie, jeżeli chodzi o kolor, stonowane, ewentualnie kolory ziemi, bardzo, bardzo takie oszczędne barwy, nie krzykliwe. Słynne jego stwierdzenie, kiedy katedry były białe. Natomiast to jest tyle teoria, natomiast praktyka i działania inwestorów były takie, ale też i architektów, że elewacje, czasami na projektach się to zachowuje, były bardzo odważne, bardzo krzykliwe, pełne żółci, intensywnej zieleni. Wręcz to, co Philip Springer nazwał przed wieloma laty tak zwaną pastelozą. To również w latach 20-30 tej owej pastelozy naprawdę nie brakowało. Tego było naprawdę bardzo, bardzo wiele. I tak Państwo to mieli w pamięci. Architektura 20-30, taka normalna, przecięta, w Cieszynie, w Katowicach, nie była monochromatyczna, nie była wcale przeważnie biała. Idziemy dalej. Na Łuku, chyba jedna z najciekawszych kamienic w całym czeskim Cieszynie, kamienica własna Duszana E. Parmy. Bardzo ciekawej również postaci kolekcjonera dzieł sztuki, czechosłowackiego intelektualisty, którego władze czechosłowackie zresztą zachęciły do
osiedlenia się na terenie Śląska Austriackiego, dawnego Śląska Austriackiego, Śląska Cieszyńskiego, gdyż podobnie jak w Polsce, władze czechosłowackie prowadziły też politykę, żeby zapraszać do zamieszkania na preferencyjnych warunkach pewną elitę intelektualną rodem z Pragi, z Czech i Moraw. Właśnie, żeby osiedlali się na tych terenach i w jakiś sposób umacniali w ten sposób władzę czeską. Z czego zresztą ci intelektualiści, ludzie nieprzeciętnego sortu, naprawdę chętnie korzystali, i to zarówno po dwóch stronach, po stronie polskiej, jak i czechosłowackiej. Nie można im mieć tego moim zdaniem za złe. No i właśnie pan Parma wystawił sobie taką oto kamienicę w latach 30. XX wieku. Projektantem tej budowli jest już wspomniany po wielokroć dzisiaj Karel Walauszek. Tutaj było pytanie, czy byłem w środku, w eleganckich mieszkaniach, a w zasadzie apartamentach pana Parmy. No niestety nie, nie udało mi się. Natomiast z planów rzutu budowli wynika mi, że salon, czyli te wielkie okna schowane w tych lodziach balkonowych, jest zapewne na planie takiej elipsy. Gdyż jednym z ulubionych motywów pana Karela Walauszka we wnętrzach były pomieszczenia na planie, na rzucie elipsy. Także architekt naprawdę Karel Walauszek fantastyczny, warty przebadania i mam nadzieję, że moi koledzy historycy architektury ze strony czeskiej albo już opracowali, albo nad tym architektem przynajmniej pracują, bo jest to naprawdę nie byle co i nie byle kto. Jeszcze jedna ważna rzecz. Tu już widać w kompozycji elewacji dużą odwagę. Raz, że ona jest bardzo rozrzeźbiona, te bryły cofające się w przód i w tył. Również jest ona, proszę zwrócić uwagę, asymetryczna. Tutaj nie ma już takiego rygoru symetrii, że nie ma tutaj do końca jednolitości, jeżeli chodzi, nie ma jakiejś takiej osi na środku byśmy narysowali i że wszystko jest jednakowe po jednej i po drugiej stronie. Tutaj jest lekkie przesunięcie, co jak mam nadzieję wynikało nie tylko ze względów praktycznych, że działka była trudna, no bo jest na łuku, ale że to był również świadomy, moim zdaniem mógł to być świadomy zabieg estetyczny architekta i mógł mi świadczyć o jego nietuzinkowej inwencji twórczej i dość sporej odwadze, ale też bardzo dobremu inwestorowi świadomemu nowoczesnej architektury, wiedzącej czego, na co należy pozwolić zdolnemu architektowi. Idziemy dalej. Na ulicy Dworcowej w czeskim Cieszynie to naprawdę była jedna z najbardziej reprezentacyjnych ulic, alej całego miasta. Pierwotnie wyposażona we wspaniałą architekturę, małą architekturę, jeżeli chodzi na przykład o oświetlenie uliczne, ale również wspaniałe partery ogrodowe i wspaniały drzewostan, który zachował się tylko w bardzo ograniczonym stopniu. Najważniejszym oczywiście obiektem, który wyznaczył jakość tej ulicy i konieczność budowy tej ulicy, był oczywiście dworzec kolei Koszycko-Bogumińskiej. I tutaj przy okazji nadmienię, że pionierem nowoczesności był, tak jak wspomniałem, przemysł, ale też przede wszystkim instytucje, potężne instytucje państwowe. Do nich bez wątpienia należała umundurowana, przypomnę, służba, jakim było kolejnictwo, jakim była kolej. To oni właśnie rozpowszechnili na terenie całych monarchii austro-węgierskiej, ale tak się działo we wszystkich nowoczesnych państwach, powtarzalne projekty, które były powielane w bardzo wielu miejscach. Były potężne biura projektowe, zazwyczaj w stolicach państw. Kolej austriacka też takie biura posiadała i które na terenie całego cesarstwa wysyłały typowe projekty, które były realizowane w różnych częściach, można powiedzieć, imperium. Tak na przykład ten dworzec, który mamy po tej stronie. Niemal identyczny, tylko że mniejszy dworzec możemy zobaczyć w Bielsku, w pobliskim Bielsku. To również działalność kolei austriackiej. Również takim rozsiewaczem, byśmy to nazwali, typowych projektów architektonicznych było na przykład wojsko,
policja, ale także na przykład poczta. Tak samo się przecież działo, jeżeli chodzi o lata 20., 30., XX wieku. Jakby zarówno Czechosłowacja, jak i Polska niejako przejęły ten sposób organizacji państwowości. I przykładem tego jest gmach poczty projektu Józefa Zadrażyla, który narysował projekt w Pradze i został on tutaj po prostu tylko zrealizowany. I gmach czechosłowackiej poczty, gmach poczty główny został po stronie polskiej, tu przypomnę. Gmach posiadał wspaniałe wnętrza, posiadał takie, byśmy powiedzieli, bauhausowskie, nowoczesne meble wykonane z rurek ochromowanych odpowiednio. Wspaniałe po piersie Masaryka, zegar elektryczny. Niestety to zachowało się tylko już na zdjęciach. Nic z tego wyposażenia nie przetrwało, za wyjątkiem, jeżeli Państwo by weszli do przedsionka, ale zdjęć tam pod żadnym pozorem robić nie wolno. Skrytki, zachowały się skrytki pocztowe z oryginalną czcionką z lat 30. XX wieku. To akurat przetrwało do naszych czasów i niestety tylko to. Natomiast jeżeli chodzi o zabudowę, tą pierzeję alej, to jest bardzo ważna kwestia, bo większość narożnych budynków, tam jak widać te takie podcienia, nie wiem, taka zielona tabliczka i tuż za nią, to są dwa budynki projektu do siebie przegające, projektu Edward Dawid, który to był zatrudniony przez właśnie, a propos, mecenat polski architektury na terenie Zaolzia tak zwanego, przez Polskie Towarzystwo Oszczędności i Zaliczek, które było jedną z najbardziej prężnych polonijnych organizacji w Czechosłowacji, podobnie zresztą jak Macierz Szkolna Ziemi Cieszyńskiej. Także Macierz Szkolna, przepraszam, Polaków w Czechosłowacji, o czym jeszcze powiem. I Edward Dawid był jednym z najbardziej ulubionych architektów polskiej społeczności w czeskim Cieszynie i okolicach. O tym, jak bardzo był ulubiony, świadczy dawny hotel Piast, czyli przed wojną hotel Polonia, który to posiadał na dole wspaniałą restaurację o nazwie Polonia. Niestety dzisiaj ani ta restauracja się nie zachowała, elewacja też została dość szpetnie odnowiona. Natomiast elewacja zdradza takie naleciałości tak zwanego stylu art deco. Ona jest bardzo dekoracyjna. Proszę zwrócić uwagę na te takie rodzaj tych wykuszów, albo może nawet i pilastrów, tych girland, czyli tych takich roślinek, które oplatają górę. No naprawdę bardzo elegancka to fasada projektu Edwarda Dawida, a w czasie okupacji w środku ta restauracja z restauracji Polonia została zamieniona na Germania. Także taka zmiana polityki, to i zmiana nazwy. Proszę Państwa, ta kamieniczka zaraz obok, to jest projekt oczywiście Karela Walauszka, nawet można poznać, bardzo łatwo na oko, te występy, te takie niewielkie szuflady doklejone do elewacji, no po prostu istna taki ciężar tego przeładowania. Natomiast tuż obok, jak jest jedelnia i trochę dalej, tak kamień taki szpetny wyłożony, przy ziemię szpetnym kamieniem obłożone, no to jest znowuż projekt Alfreda Widermana, więc każdy dobry architekt działający w czeskim Cieszynie musiał na tej alei wystawić, jakby zaznaczyć, czy chciał zaznaczyć swoją obecność, co naprawdę nie dziwi. I teraz mam do wycieczki oto takie pytanie. Możemy iść pod dawny biurowiec i siedziba dyrekcji, łącznie z apartamentem dyrekcji firmy Brown Boveri, która po II wojnie światowej przekształciła się w zakłady przemysłu elektromaszynowego M8, czyli później Celma Cieszyn. I tu była właśnie kiedyś siedziba Celmy Cieszyn, M8, a przed wojną Brown Boveri. Projekt również wykonał
Alfred Widerman. Proszę zwrócić uwagę na ten zigzagowy, oryginalny portal wejściowy i te błyskawice w drzwiach wejściowych. Naprawdę rzecz przeurocza i na szczęście zachowana. W środku również bardzo ciekawa glazura, zachowana do naszych czasów. Bardzo podobne wnętrza w duchu jak przychodnia służby zdrowia przy ulicy Bielskiej w Cieszynie, czyli dawniej Kasa Chorych, również projekt Alfreda Widermana. Dzisiaj już tam nie pójdziemy, bo już naprawdę nogi by nam wysiadły. No i proszę Państwa, co jeszcze istotne, ten budynek był tak wystawny, firma była naprawdę bardzo bogata, zresztą zakłady przed wojną rozpoczęły jako pierwsze w Polsce, przed wojną zaznaczę, produkcję turbogeneratorów do elektrowni, więc naprawdę nie byle jaka firma, no i kontynuowała tradycję po II wojnie światowej, chlubne. Natomiast proszę Państwa, tu rzeczywiście potem jak biurowiec przeniesiono do budynku obok, to tutaj mieścił się ośrodek zdrowia, zresztą służba zdrowia mieści się do ośrodek zdrowia zakładowy Celmowska. Właśnie zakładów M8, czyli Celma, wykonał projekt w latach 50., czyli projekt socrealistyczny, niestety trochę oszpecony przez termomodernizację. Pan inżynier Karol Szkutek i również proszę zwrócić uwagę na te dwa silniki flankujące wejście, jakby pokazuje funkcję, którą Celma miała, jakby pełniła. Więc znowu architektura, która coś przekazuje. Również proszę zwrócić uwagę na te ciekawe geometryczne tralki. No była to architektura bardzo ciekawa, no dzisiaj niestety poprzez wymianę stolarki, poprzez docieplenie straciła nieco swój blask, ale również jest to ciekawy przykład, o którym już należałoby rozmawiać jako rzecz jakaś w pewnym sensie godna zachowania, godna uszanowania. Nasilała pewne instalacje w browarze, ale także, drodzy Państwo, przez jakiś czas zasilała mini elektrownię wodną, która to zaopatrywała w energię elektryczną tylko jeden gmach w Cieszynie, mianowicie dworzec centralny, czyli dworzec kolei Koszycko-Bogumińskiej w czeskim Cieszynie. Zdajemy się już na terenie słynnej Materówki. Nazwę dzielnica wzięła stąd, że powstała głównie na terenach należących do przedsiębiorcy Alfonsa Matera. Teren, gdzie mieściły się też gdzie mieściła się cegielnia, wyrobiska, jeżeli chodzi o pobieranie gliny do tejże cegielni, rozparcelowano w latach 30. Rozparcelowano, działki posprzedawano. Miasto zresztą zleciło rozplanowanie przestrzenne owej dzielnicy nikomu innemu jak samemu Alfredowi Widermanowi. To też nie dziwota, że pan Widerman ma tutaj też kilka willi na swoim koncie. Co jeszcze trzeba powiedzieć? Najstarszym obiektem, który jest śladem nigdy niezrealizowanego projektu zabudowy tej ulicy tutaj, to jest ta szkoła Czapela, projektu jest sprzed I wojny światowej, projektu nikogo innego jak samego Eugena Fuldy. I proszę zwrócić uwagę na te ślepe ściany szczytowe. Tutaj są takie przybudówki, których pierwotnie nie było, ponieważ zabudowa miała iść jednym ciągiem, miała być linia zabudowy zwarta. Nie miało być takiej willowej, rozproszonej zabudowy, jaka ostatecznie powstała. Taka była koncepcja sprzed I wojny światowej, ona się potem zmieniła. Projekt sporządził urbanistki pan Widerman, no i powstało to, co mamy dzisiaj, mniej więcej. A śladem jest od pierwotnej koncepcji budowej jest ta oto szkoła. Dawny gmach szkoły prywatnej zresztą. I teraz parę ciekawostek. Między innymi ta willa tutaj, to jest willa, która należała również do rodziny Gryczów, jednego z braci Gryczów, który akurat nie był ani architektem, ani budowniczym, ale rodzina ogłosiła wewnątrz rodzinny konkurs.
na projekt tejże willi i wygrał jeden z braci Gryczów, który miał swoją willę tutaj nieopodal. On wygrał konkurs i według jego projektu dla brata powstała ta oto budowla. Zresztą bardzo ciekawa, proszę zwrócić uwagę na ten taki astragal, na ten delikatny detal. Bardzo fajna, bardzo fajny, bardzo ciekawy, miły obiekt, budynek. Z kolei po tej stronie willa dla Michejdy, dla pana Michejdy, projektu nikogo innego jak samego Tadeusza Michejdy, nawiązująca do architektury polskiej, do architektury zresztą częściowo zakopiańskiej, ale też i architektury polskiego dworku, o czym świadczy chociażby to okno termalne na górze. Pierwotnie miała być wykonana willa z drewna, natomiast zdecydowano się ją wykonać jako murowaną. Tam w tle majaczy willa projektu, tam w górze Alfreda Widermana, zresztą szalenie ciekawy budynek o bardzo ciekawym detalu. Proszę zwrócić uwagę na te woluty, takie zawijańce. To jest naprawdę przeuroczy detal. Niestety willa jest w tej chwili będzie poddawana systematycznej renowacji, mam nadzieję. No i jak zwykle robimy takie skoki historyczne, no bo willę się nie... No budynki powstawały w różnych częściach miasta w różnym okresie i lata 60. XX wieku mamy ten oto pawilonik, też bardzo dobry, projektu wybitnego cieszyńskiego architekta Zbigniewa Kuntera, przy współudziale Weroniki Bartelli-Kołder, jego małżonki, również architektki. Na dole mieściła się kiedyś krótko kawiarnia, czytelnia prasy. No obiekt naprawdę żył tętnym życiem, a w zasadzie było to tak, że to był miasto projekt Bielsko-Biała, oddział w Cieszynie. Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego, miasto projekt Bielsko-Biała, oddział Cieszyn. I prawie że identyczny pawilonik powstał w Gdzie ulicy Listopadowej, to jest róg Findera. Kiedyś za komuny tak zwana Findera, może starsi mieszkańcy pamiętają, gdzie w Bielsku był miasto projekt, biuro projektu budownictwa ogólnego, była oczywiście kreślarnia. No i wszystkie tuzy tutaj, cieszyńskiej architektury, Edek Kisiel, Karol Kozieł. To byli naprawdę bardzo ciekawi architekci, słabo poznani, zresztą jak sami państwo Kołder, i mający naprawdę bardzo ciekawe ambicje, ale no czasy były takie, że bardzo trudno im było rozwinąć skrzydła. Zresztą dobry rynek dla architekta w Cieszynie to był ostatni raz w latach 30. XX wieku. Tak, nie ma go do dzisiaj, niestety. To przeminęło z wiatrem. No ale tutaj ten pawilon bardzo ciekawy miał taki, zdradzał takie ambicje tego biura. Idziemy dalej. Willa powstała dla państwa Niemców. Paweł Niemiec i synowie mieli potężną fabrykę mebli w Cieszynie. Później po wojnie, może starsi mieszkańcy Cieszyna mogą pamiętać ją pod nazwą Cieszyńskie Meblarskie Zakłady Zamkowe. To była firma właśnie, którą prowadzili przed wojną państwo Niemcowie. I tu była willa, która była ich własnością. Zresztą willa posiadała dwa mieszkania, w tym jedno luksusowe. Dlaczego dwa? Gdyż wtedy można było sobie równowartość to, co się włożyło w budownictwo mieszkaniowe, wielorodzinne, odpisać od podatku w całości. Stąd to było tak zwane prawo wedla, prawo lex evedel. Także teraz mamy lex TVN, a wtedy był lex evedel. Także lobbowanie to jest rzecz znana z okresu międzywojennego i nic się nie zmieniło. Jest to typowy przykład doskonałej architektury luksusowej projektu właśnie, jak zwykle, Alfreda Widermana. Również jego takim znakiem rozpoznawczym jest zastosowanie brennioka, piaskowca breneńskiego, do wysokości całego przyziemia elewacji. Również pięknie ją wkomponował w zbocze, proszę zauważyć tą całą, bo ona jest na zboczu. Pięknie to jest wkomponowane. Kiedyś tu się mieściły wspaniałe ogrody skalne wokoło i stawy z kolorowymi rybami.
Także rzeczywiście to mieli z małą fontanną. Miejsce to naprawdę tętniło życie. Natomiast równie luksusowe były wnętrza. Nawet był tam buduar dla jaśnie pani gospodyni. Także i garderoba, i miejsce dla służby. Także no fantastyczny budynek z fantastycznie zachowanymi wnętrzami. Mam nadzieję, że po zbyciu tego przez miasto nowi właściciele godnie potraktują ten wspaniały przykład modernizmu z lat 30. XX wieku. I proszę jeszcze zwrócić uwagę na te zaokrąglone balkony, zaokrąglony taras. To wszystko miało właśnie mieć taką dynamiczną formę na tą zachowaną metaloplastykę, maszt, barierki, barierkę na schodach. To wszystko jest integralną częścią projektu zgodnie z ideą Gesamtkunstwerku, czyli od ogółu do szczegółu. Od największego ogółu do najmniejszego szczegółu. Z drugiej strony, proszę Państwa, tutaj ten trójszeregowiec to jest budynek powstały dla architektów miasto projektu właśnie Bielsko-Biała Oddział w Cieszynie, projektu Edwarda Kisiela. Zresztą pan inżynier Edward Kisiel w tym domu przez wiele lat mieszkał. Tuż obok kolejna piękna willa, chyba jedna z najpiękniejszych na terenie Materówki. To jest willa własna architekta Roberta Lewaka. Jest to naprawdę piękny budynek, bardzo luksusowo był wyposażony. Między innymi są takie legendy, że łazienka miała bicze wodne, ale również prysznic w formie słonecznika. Także sprawka słonecznika, także pocieszenie chodzą o tym obiekcie przeróżne legendy, bo był to obiekt niezwykle luksusowy, wyposażony w centralne ogrzewanie. Miał być też taką swoistą możliwość wizytówki przedsiębiorstwa, które prowadził Robert Lewak. Później przejęli jego synowie, a również jego zięć, który kontynuował tradycję, pan Robert Raszka. Józef Raszka, nie Robert, Józef Raszka. Robert mówi o kim innym. Józef Raszka. Ponieważ ta rodzina zresztą żyje w Cieszynie do dzisiaj. To idziemy dalej. Gustaw, Jerzy, a trzeciego chyba Karol Grycz. Karol Grycz, który był właścicielem tej willi, on zajmował się buchalterią. Jan Gustaw i Jerzy Gryczowie obydwoje ukończyli inżynierię budownictwa lądowego i prowadzili wspólnie firmę Polbeton w Cieszynie i w Pszczynie. Firma Polbeton potrafiła również projektować wspaniałe obiekty architektury, bo i potrafili, ale specjalizowali się we wszelkiego rodzaju konstrukcjach żelbetonowych, mostach, przepustach, wiaduktach kolejowych nawet. Także wielka firma i wielkie postaci. Również Jerzy Grycz pracował w miastoprojekcie jako konstruktor przez jakiś czas po II wojnie. I był aktywny zawodowo zresztą po II wojnie światowej. Zmarł bodajże w latach 70. XX wieku. Tak chyba było. Chyba, że ktoś coś wie więcej. I tutaj ta willa stanęła, która być może, jak tutaj pan mu sugerował, jest projekt Alfreda Widermana. Grycz się tylko podpisał. Natomiast w Urzędzie Miasta w Cieszynie widziałem projekty sygnowane przez jednak pana Jerzego. Natomiast jak było, no mogło być różnie. Gdyż panowie się oczywiście bardzo dobrze znali. No Cieszyn nie był dużym miastem, no więc pan Widerman, pan Raszka, pan Lewak, to wszystko się tutaj kisiło w pewnym takim własnym majoneziku, własnym sosie i te kontakty były bardzo bliskie. Willa ma bardzo ciekawą osobowość, bo jest modernistyczna, jest to awangarda, ale na górze ma wspaniały taki taras kryty taką pergolą postawioną na takich nawiązujących do stylu toskańskiego kolumnach. Także fantastyczna sprawa. Tutaj ta kamienica, byśmy musieli tam trochę podejść.